Nad jeziorem Pile w województwie zachodniopomorskim, w pobliżu Trawskiego Parku Krajobrazowego, leży miejscowość Borne Sulinowo. Spoczęliśmy nieco z trasy, w drodze do Zielonej Góry i wykorzystując chwilę przerwy, postanowiliśmy zobaczyć coś nowego. Polecono nam dom oficera. Leżący tuż nad jeziorem budynek w kształcie podkowy został wybudowany przez Niemców w 1935 roku. W tamtych czasach pełnił funkcje reprezentacyjne, choć po tylu latach też robi wrażenie. Przekraczając jego progi można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądała dawniej sala koncertowa, mogąca pomieścić 1000 widzów, kasyno, restauracja, sala taneczna czy biblioteka. W 2010 roku ogień zniszczył wiele pomieszczeń, a upływający czas również zrobił swoje. Pomimo tego wokół mieliśmy liczne ślady świadczące o tym, że dom oficera po dziś dzień pozostaje miejscem hucznych spotkań turystów i mieszkańców. Obecnie nieruchomość jest na sprzedaż. Przyszłych właścicieli na pewno czeka mnóstwo pracy, by przywrócić ten obiekt do stanu sprzed lat. Mimo to mam nadzieję, że kiedyś będzie możliwość spędzenia nocy w klimatycznym hotelu tuż przy jeziorze Pile.